druga operacja Czysta Rzeka. Długo nas z Wami nie było, ale wracamy do Was w bardzo kluczowym, istotnym momencie. Otóż wracamy z informacją, że operacja Czysta Rzeka 2021 właśnie startuje i odbędzie się według mniej więcej znanych Wam zasad. Nie wiemy jeszcze do końca, jak będą wyglądać sztaby, jak będzie wyglądać generalnie praca sztabu, ponieważ musimy uwzględnić wszystkie obostrzenia, które nas wszystkich obowiązują. Natomiast z tygodnia na tydzień pewnie będziemy wiedzieli coraz więcej. Z tygodnia na tydzień także będziemy Was informować o wszystkich szczegółach dotyczących kalendarza tegorocznej akcji i tego, co tam się będzie zmieniać w tak zwanym międzyczasie. To jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, że schemat akcji nie zmieni się, czyli pracujemy ciągle w sztabach, pracujemy z wolontariuszami. My jako sztab główny zapewniamy koszulki, worki, wszystkie narzędzia do tego, żebyście mogli przeprowadzić akcję. Więcej szczegółów zdradzimy już niebawem i z tygodnia na tydzień, jak będziemy się widzieć w naszych cotygodniowych spotkaniach filmowych, telewizja Operacja Czysta Rzeka będzie Wam donosiła, co się u nas dzieje. Tam będziecie dostawali te wszystkie informacje. Na dzisiaj mamy odpalony nowy serwis www, także możecie sobie zajrzeć na operacjarzeka.pl. Tam są aktualności i wszystkie rzeczy dotyczące akcji. W tej chwili aktualizujemy system do rejestracji wolontariuszy, który już działał w ubiegłym roku, ale go troszeczkę musimy poprawić. Mamy jeszcze chwilkę na to. I to są w zasadzie te kluczowe informacje. Nowy serwis, startujemy z akcją i spodziewajcie się w najbliższym czasie nowych, świeżych informacji. A teraz póki co możecie zacząć zbierać już znajomych, kolegów, sąsiadów, przyjaciół i rodzinę i będziemy się widzieć niebawem nad rzeką. Do zobaczenia, cześć!